Kiedyś jeszcze jako kleryk poszedłem zimą w góry. Nie miałem żadnego doświadczenia zimowego, więc każdy mi oczywiście odradzał, że to głupi pomysł. I w tych górach załamała się pogoda, ja do domu na noc nie trafiłem, wszyscy w nocy mnie szukali, ja pobłądziłem do innego kraju. No, w każdym razie wróciłem po 30 kilku godzinach. Każdy mówił mi, widzisz, a nie mówiliśmy, to jest znak. Mamy nadzieję, że już więcej tego nie powtórzysz. No rzeczywiście, ja odebrałem to jako znak, ale o odwrotnym znaczeniu. Od tego czasu zacząłem się wspinać, uczyć się, zdobywać jakieś umiejętności, aby może kiedyś przy okazji komuś innemu w górach pomóc. Czasami ludzie zastanawiają się, po co w ogóle to robimy. Niezależnie, czy są to góry bardzo wysokie, czy bardzo niskie, czy lato, czy zima, to jest to taki sam bakcel. Robimy to dlatego, że te góry są.